Dokładnie, ja tutaj w tym środowisku czuję się jako to małe dziecko, ale to też jest bardzo przyjemne, bo pokazuje, że te pokolenia są i trzeba o nich pamiętać. To właśnie te osoby tworzą siatkówkę, tworzyły podwaliny po to, co jest obecnie w naszej pięknej dyscyplinie. No ja się cieszę, że mogę z nimi obcować, mogę czerpać wiedzę i przede wszystkim mogę z nimi jeszcze porozmawiać i dowiedzieć się kilku takich historii, które niekoniecznie są spisywane, a właśnie te historie są najpiękniejsze i najfajniejsze przy takich okazjach. Dokładnie, wzruszenie na pewno, pozytywne emocje jak najbardziej, ale przede wszystkim pokazuje to, że ci ludzie są pamiętani i ci ludzie są dalej przy siatkówce. Dla tego młodego pokolenia to jest niezmiernie ważne, żeby mogli zobaczyć, kto tą siatkówkę tworzył, kto siatkówkę budował. A dla tych starszych ludzi jest piękne to, że właśnie młodzi chcą się spotykać i chcą czerpać od nich wiedzę. To też tutaj w tym miejscu będę czynił. Dzisiejsze spotkanie jest zwieńczeniem tego cyklu, który rozpoczął się jeszcze w sierpniu tego roku. W cyklu Siatkówka łączy pokolenia był Kraków, były Katowice, Bydgoszcz, Warszawa, gdzie młodzież i dorośli już siatkarki i siatkarze dzielili się oni wspomnieniami ze swojej kariery, a ta młodzież nabywała przekonania, że warto być w siatkówce, że warto uprawiać te dyscypliny. Przychylność Ministerstwa Sportu i Turystyki sprawiła, że ten projekt miał ogromny rozmach. To było kilkaset dzieci, kilkudziesięciu byłych siatkarek i siatkarzy, którzy mieli okazję do tej wymiany międzypokoleniowej swoich doświadczeń i przede wszystkim promocji siatkówki wśród najmłodszego pokolenia. Wcale nie jest łatwo oderwać młodzież w tej chwili od komputerów, a okazało się, że i dzieci, i ich rodzice bardzo chętnie spotykali się we wspomnianych wcześniej miastach i bardzo chętnie słuchali tych opowieści, bowiem trzeba pamiętać, że siatkówka to nie jest ostatnia dekada, to jest kilka dekad, to zaczęło się w latach 40. po obecny okres, kiedy możemy się cieszyć z wielu medali na imprezach mistrzowskich, a jednak trzeba pamiętać, że najważniejsze jest upowszechnianie siatkówki, ta aktywność tych dzieci i młodzieży. Nie każdy z nich będzie wybitną siatkarką, wybitnym siatkarzem, ale ważne, żeby siatkówka była dla nich tą dyscypliną, którą będą wybierać w pierwszej kolejności. A dzisiejsze spotkanie jest takim właśnie fantastycznym podsumowaniem tego cyklu, które realizowaliśmy dzięki przychylności Ministerstwu Sportu i Turystyki, ale jednocześnie po wielu latach przerwy, po kilku latach przerwy spowodowanej pandemią, mamy okazję spotkać się ponownie i cieszyć się swoją obecnością, i wspominać i cieszyć się z tego, co już było, i planować przyszłe, mam nadzieję, sukcesy. Przynosi fantastyczne wspomnienia. Przede wszystkim spotyka się 20 trenerów dawnych lat, z 40 zawodnikami z dawnych lat i zaczyna się, pamiętasz co było, pamiętasz jak było, pamiętasz jak grałeś, a my to graliśmy, a ty gra, ale ja to prowadziłem, on mnie prowadził świetnie, ja byłem lepszy i te opowieści się ciągną, zaczynamy o 14, myślę, że do 12 w nocy będzie dużo i śmiechu, i opowieści, i wspomnień, i przyjemności dla ludzi, którzy jeszcze mogą się spotkać w takim właśnie swoim siatkarskim towarzystwie. Dokładnie, to jest jedyny raz w roku, gdzie ludzie się zmobilizują na wyjście z domu, którzy chcą się spotkać, a pamiętasz tego trenera? Nie, ale jak on wyglądał? Oj, pamiętam. A tego tak. I po pierwszej godzinie nagle, Boże, to jest Maciek Denel, ten co MDK założył? To niemożliwe, że on. Przepraszam, panie Maćku, a pan kto? I zaczynają się na nowo przedstawiać, na nowo żyć, na nowo cieszyć swoim towarzystwem. To widać, to czuć. Jeżeli przychodzi dzieciak 10-letni i spotyka Sebastiana Świderskiego, którego widział 10 razy, mówi, Boże, to ten pan grał kiedyś. Ale przychodzi pan Świderski i patrzy właśnie na przykład na wymienionego pana Maćka Denela. Boże, to on założył klub, gdzie grali nasi wręcz przodkowie siatkarscy. No. I robi się taka atmosfera, że tu są wszyscy uśmiechnięci, tu są wszyscy kumple, tu wszyscy się cieszą, bawią i żyją tym spotkaniem.